town. Don't die in this town. Yeah, I won't die in this town. Hej kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Desperados 3. Moi drodzy, w poprzednim odcinku trafiliśmy do Gniazda Królowej, tak jest. No i musimy znaleźć Wayne'a w jednej z klatek, tak więc zbliżamy się już do tego. Moi drodzy, no nie zwlekamy, lecimy. Ja was bardzo serdecznie zapraszam na ten odcinek i jeżeli wam się spodoba, nie zapominajcie o łapkach w górę i piszcie w komentarzach, co sądzicie o tej oto rozgrywce. A teraz, moi drodzy, lećmy. Serdecznie zapraszam. Tak więc, tak jak mówiłem przed chwilą, wracamy do Gniazda Królowej. Mamy nowy opis naszej mapy, naszych wydarzeń. Podczas gdy Kate zostaje w Nowym Orleanie, by wypatrywać Franka, Isabel i reszta wyruszają na tereny zalewowe, by uratować Wayne'a. Po długiej podróży odkrywają starą kryjówkę łowców niewolników, znaną jako Legowisko Królowej, gdzie Wayne jest więziony. Postanawiają rozdzielić się i wkroczyć do legowiska od dwóch stron, by potem spotkać się w środku. Następnie muszą znaleźć Wayne'a, uwolnić go, podpalić bazę i uciec. Tak więc, moi drodzy, tym się właśnie zajmiemy. Don't worry. Ja ci dam, don't worry. Dobra, oni chodzą tutaj, więc... Let's go! Myślę, że... niegłupim będzie... na przykład... Bianca is ready. No właśnie, rozstawimy sobie tutaj Biankę. Już dawno nikt... nie był biankowany. Jeszcze niespodziewanie. Może po prostu w krzoki. A właśnie, to jest Cooper. Jest git. Dobra, quick save i zobaczymy, co się wydarzy. Na pewno oni zaraz zobaczą, że tutaj ktoś nie żyje. W sumie mogłem ją zabrać. No dobra, trudno. Widocznie tak miało być. Another body. Are you behind this door, sonny? I got the master key, asshole. O, ci wylecieli. Sanchez sobie leży w tych krzakach, on jest dobry. Znaczy, przepraszam, Hector, nie Sanchez. Myli mi się. To bo mają takie same umiejętności, to dlatego się myli. Proszę, tak biegają, a nikt nie wbiegł w Biankę, no? No, wracajcie do spacerków, no. No i który teraz w lizie? Który? Say hello to this beautiful. Move yourself. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Zaraz się tego dowiemy. Thank you. Chyba spoko, nie? All right. Two is better than one. Dobra, Hector. Ja i moje poczucie estetyki tak. Musimy szybko sprzątnąć. Keep your eyes peeled. Zobaczcie, jak w jednych krzakach się wszystko mieści. Dobra, do bagna. Bagno wszystko połknie. Ten tam wpatrzony jak w obrazek.
Dobra, jak tylko sprzętniemy, to od razu zasejwujemy. Ale jest sympatyczny. No, myślałem, że będę się troszeczkę dłużej z tym wszystkim bawił. No i dobra. Ktoś jeszcze? Ty, gdzie się ty w ogóle patrzysz? Aha. Making a move. This is nothing. Dobra. To chyba by było na tyle, nie? No to quick save. Jeszcze tych dwóch można by było, chociaż ten się tak gapi. I tu jest jeszcze tych dwóch. Nie, z nimi to tu raczej problemu nie ma. Dobra, ja myślę, że trzeba się tego macho pozbyć. No i dobra, od razu jakoś mi raźniej. Tych panów jeszcze by się przydało pozbyć w jakiś fajny sposób. Czyżby wysłać pana Coopera na taką ciekawą, że tak powiem, misję, cichaczkę? Nie, 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 ty się tam nie patrz. To nie ja. Właśnie o to chodzi. No co to ma być, no? What the hell? Found you. No i dupa. Dupa, dupa, dupa. No, chciałem uciec, nie wyszło. Ale mamy quick save'a. No i dobra. Robimy to po raz kolejny. What? Sure thing. Dobra. Czyli tędy nie można przejść od tak sobie. Not a problem. Pierdziele, no. Dobra. Ten numer... Znaczy, powinien gdzieś przejść, ale gdzie? Jak? Tu są schody. Ty jesteś tutaj bez przerwy i patrzysz na niego. To jest niedobre. Powiedziałbym, że nawet bardzo niedobre. Making a move. Ups. Ale jajka. Dobra, Hector. Zrobimy to troszeczkę inaczej. Oho. Niedobrze. Z tego tak łatwo nie wyjdziemy. Time for the end. So, the old and the new. Two's better than one. Dobra. No tutaj raczej, no próbuję, no bo co mam zrobić, nie? Oh, that's
Pierdziele, jeszcze tutaj Cooper. Nie ta postać. No dobra. Działamy dalej, Hector. Bardzo proszę. What's that? Son of a kill. That all you got? Dzięki. Can do. What's behind door number one? I'm thirsty. Lisa Rand! Bad place to be found. Gdzie my mamy doktorkę? Doktor jest tutaj. Biegnij, doktorze. Dobra. Gashes, fractures, bullet wounds. What's up? Eyes on the target. Time for the end. Goń go. This is getting old. Doktor, szybko. Fresh meat. Who was that? Bardzo ładnie. Ktoś jeszcze? Nie, nie ma. To jest spoko. Zdecydowanie jest spoko. Doktor sam się uleczy. Dobra. Bardzo ładnie. No i ciebie już tu nie ma. Ale ty... Ty jesteś tutaj, ale... Jesteś, ale tak jakby cię nie było. No dobra, no trochę nie do końca. No nic. Jedziemy dalej, moi drodzy, jedziemy dalej. Nie wiem, do czego nas to zaprowadzi. Dobra, sprawdzimy. Sprawdzimy sobie tutaj. I wouldn't worry just yet. Doktor. We'll see. Oh, I won't miss. Beg your pardon. I don't much approve of slavery. Understood. Dobra, tutaj skoro on tutaj patrzy, myślę, że jest okej. Dobra. To zrobimy tak. Dobra, doktorka tu. Dobra, robimy. 3, 2, 1, poszło. Eyes open. You're heavy. Here goes. It's now or never. And up. Cyk. No i bardzo ładnie. I w ten oto sposób pozbyliśmy się uporczywego płaszcza. Not bad. My specialty. Panie doktorze. A jakby pan się tak pozbył tamtego kolegi? Johnny! Jakbyś ty mógł tak przejść tutaj w te krzaczory? O! I o to chodziło. Okej,
Dobra, dzięki temu mamy już mniej przeciwników takich patrzących, co by mogli zobaczyć za dużo. Dobra. Wiecie co? Tak sobie myślę, że... Notabene mamy tutaj wszystko tak wyczyszczone w miarę sympatycznie. Można by się było porozglądać po tych kratach, po tych więzieniach, czy nie ma tam Wayne'a, nie? No bo w końcu po to tutaj przybyliśmy, między innymi. Does anyone here go by the name of Wayne? Wayne? Not that I know. It figures. Wait here. Leave when the coast is clear. We'll see. No dobra. Czyli tu Wayne'a nie ma. Zobaczmy tutaj, ale chyba też nie. Tu chyba jest Wayne. Tak, to jest ten w tym żółtym. No dobra, ale już jak... Jak wszystkie sprawdzone, to wszystkie. Yeah. Is there a man named Wayne in here? Don't think so. Never mind. Wait until the coast is clear, then run for the swamp. No i dobra, no to bierzemy trzeci. Let's take care of it. Może damy tej pani wejść do środka? Niech spotka się z przyjacielem. Well, you're a sight for sore eyes, stranger. Marshal Wayne at your service. There's a voodoo woman looking for you. Wait, did you say Marshal? I sure did, friend. Let's get out of here. Mm-hmm. Hope you've some luck left in you, Marshal. We'll wait until it's safe to run. Isabel. Wayne. You look like something the cat drug in. I knew you wouldn't leave me to rot. Let's get out of here. You betcha. Yeah, that's the last of them. You did good, dobra. Friend. Czy Wayne ma jakiekolwiek zdolności oprócz ukrywania się? Sorry to be a burden. I'm without a gun. Long as you can keep up, that's fine. If you don't need it right now, you could lend me that bunt line. If I take a bullet to the head, it's yours. Else it stays with me. This place is a maze. Mm-hmm. Sure thing. Dobra, moi drodzy. Tak więc teraz, jak już mamy uwolnionego Wayne'a, możemy sobie powoli iść. To nie tak miało być, okej. Okay. Ale i po to są właśnie quick save, nie? Shall we? Something. All right. Okej. Who needs a good killing? Knife will do. Well, now. What? What? You're heavy. Okay. No i to by się przydał Hector teraz. Let's get going. Ale czekaj. Is that... Przecież Hector tu się może zjawić bez większego problemu. Gdzie jest ta wielka kupa mięsa? Tu jest. Dobra. Hmm.
tego. You got it, amigo. Szybko, szybko. What? Can do. Dobra, wy wszyscy tu patrzycie. Keep your eyes peeled. I'm in for some chopping. Dzień dobry. Hey! No teraz szybka akcja. O, żeż morda. Udało się uciec. Udało się kilku zabić. No. Jest spoko. Jest spoko, nie powiem, że nie. Szkoda, że nigdzie nie postawiłem Bianki po drodze. By się teraz bardzo przydała. Nimy. Oh, I needed that. Hey, my partner. No to się zaraz zdziwią chłopaki. Sure's the time to use Bianca. Are you out? Almost ready. All set. Dobra. Quick save i zobaczymy co dalej. Ja bym tutaj jeszcze zaprzął sobie panią Morę. Ze względu na to, że ona fajnie łączy kolegów ze sobą. No tu jest jeszcze jeden długi płaszcz. Spoko. Not a bad idea. Wait a second. Just a little blood. Dobra, to tych dwóch trzeba. Bardzo ładnie. Johnny. Here goes. Hey now. Eyes on the target. Someone's about to lose a few teeth. Oh, shit! Shit. What's up? Anybody find him? Find him? Dobra, wiecie co? Zrobimy akcję taką. Taką. Pani Moro. Szybka akcja. 3, 2, 1. No i schowani. Łe? Nikt się nawet nie zainteresował, co jest. Ale jaja. Ja myślałem, że tu wykażą trochę więcej zainteresowania. No dobra, nie, to nie, łaski bez. Hektor, sprzątamy. Szkoda, że nie można ich powrzucać wszystkich do tego. Do ognia. Yeah.
I got it. Come to Hector. Another one. Dobra, szybkie sprzątanie to. Perfekcyjna pani domu nawet tak nie sprząta. Let's light this up. Another one. La, la, la. Come to Hector. Who's better than la, one? La. No i mamy czyściutko. Let's do this. Dobra, chodźmy uzupełnić zapasy. Oh, that's nice. That's really nice. This way, amigo. Dobrze, pan sure też. Thing. Uzupełni sobie co nieco. Got it. Okej. I'm listening. Panie doktorze. Straight through hell. I'm here, amigo. I see. Chodź, panie Hektorze. Zajmij się tu jeszcze kolegą. Nothing. Here comes the postman. Na, na, na. I poszedł. I like it. I my też sobie skoczymy. Jest spoko. Gdzie idę? Przecież ich tutaj można w miarę... W miarę po cichu. Let's go. This is nothing. No dobra. Skoro tak... Zróbmy quick save. W razie czego będzie można dać sobie odwrót jeszcze przez sekundę. No i dobra, doktorek. Już zaopatrzony. Ojoj. That does it for the oil. Good. Now let's get ourselves some fire. No dobra. Wiecie co? Tak sobie myślę, że tu coś jest ciekawego. Chciałbym w ogóle to sprawdzić. O! Zobaczmy, co to z tego nam wyjdzie. I w ten oto sposób pozbyliśmy się płaszcza. No to mi się bardzo podoba, no. Tak bardzo, że aż bardzo mi się to podoba. No okej. Dobra, jest tylko jeden minus tego całego przedsięwzięcia, bo ten teraz będzie miał dalsze pole widzenia. Dobra. Szybka akcja. Nie będziemy kombinować. Zin. Za wysoko. I got lots of these. Stop corking it. Need sharpening. Something to. Okay. Shit, he's dead. Let's go. Hey, you see him? Shoot the kid. They gotta be around here somewhere. Fuck's sake, where are they? Whoever
Dobra. Mamy to. Dobra, szybka akcja. Tutaj, nie wiem. Aha. Czyli jest spoko. Jest naprawdę bardzo spoko. To my to wyczyścimy dosłownie, że tak to ujmę, z dziecinną łatwością. Hector, tu jesteś, Hector. Dobrze, bardzo ładnie. Proszę się. Proszę się nie krępować. Opsa. Dziękujemy. No dobra. No to teraz chyba. Chodźcie, chodźcie. Po coś to w końcu mam, nie? Time for the axe. Keep your eyes peeled. Okay, then I'm in the mood for some shopping. Dobra. I live for this. Okay. Hector jest dobry. Gdzie jest Bianka? Tu jest Bianka. Dziękujemy. Dobra. Sympatycznie. Dobra. Standardowo posprzątamy. Dobra. No i git. Keep your head down. No i git. W takim bądź razie. Panie Cooper, domyślam się, że to i tak będzie trzeba tutaj tym stateczkiem uciec. Więc zrobimy sobie taką akcję. Dobra, biegniecie, biegniecie. Co tu robią te zwłoki? Hector. Trash this place. Szybka akcja. Proszę posprzątać. Making a move. You look ready for more. Let's light this up. Dobra, szybko, szybko, szybko. Come to Hector. We've got plenty of room. Do widzenia. Yeah, I got it. I mamy dosłownie posprzątane w sześciusieńko. Dosłownie w sześciusieńko. Dobra, Hector, ty sobie biegnij, a my... rzucimy pochodnie. Leci! Tak, oto płonie. Płonie stary parowiec. Znaczy nie wiem, czy to parowiec. No na pewno jakiś statek. Ups. Proszę mi powiedzieć, czy gdzieś pojawili się przeciwnicy? Co ty robisz?
O, to ja tu jednak trochę zostawiłem ludzi. No dobra, ale nikt i tak się tutaj nie przygląda, no bo wszystkich wybiłem, to nie ma nawet kto. No dobra, moi drodzy, no. No to zapraszamy na statek. Looks like we all made it. Look at that thing burn. It was about time someone took this place down. Those bastards can burn in hell. Let's head back to the city. I've had enough swamp for one day. You're right. Back to New Orleans. Moi drodzy, no i właśnie w taki sposób kończy się ta misja. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam was na kolejny odcinek, który pojawi się już niebawem. Moi drodzy, jeżeli ten wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i piszcie w komentarzach, co sądzicie. A teraz ja się z wami żegnam, tak więc trzymajcie się ciepło, nie zapominajcie o wszystkich stronach, które widzicie na ekranie i są w opisie filmu. Teraz się z wami żegnam. Na razie, hej! Damn.